Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przygotować domowy cukier waniliowy. Cukier waniliowy to nie jest to samo, co cukier wanilinowy, jaki zazwyczaj jest sprzedawany w sklepie w takich mniejszych saszetkach. Cukier waniliowy, czyli taki z prawdziwą wanilią, również możecie kupić w sklepie. Tak naprawdę różnica cenowa między cukrem waniliowym, czyli cukrem z prawdziwą wanilią, a tym aromatyzowanym, czyli wanilinowym, jest naprawdę niewielka, dlatego warto poszukać. Jednak jeśli nie możecie znaleźć, to możecie taki cukier przygotować samemu w domu. I do przygotowania tego cukru wystarczy mieć w domu cukier, a także laski wanilii. Za jednym razem możecie przygotować takiego cukru naprawdę sporo, więc starczy Wam na bardzo, bardzo długo, a Wasze wypieki, desery, ciasta, różne inne dania na pewno bardzo zyskają na smaku i myślę, że sami to też zauważycie. No a poza tym, po co korzystać z jakichś aromatów, jak można zrobić taki cukier samemu z naturalnych składników. Przygotowanie jest oczywiście bardzo proste. Będzie Wam potrzebny jakiś słoiczek, a także deska i nóż. Najpierw zabieram się za wanilię. Kupując wanilię, wybierajcie tylko tą, która jest miękka. Taka wanilia jest świeża. Łatwiej wyjąć z niej ziarenka, a także, co ważne, da Wam większy aromat. Oczywiście, jeżeli macie tylko suchą wanilię, która gdzieś tam się Wam zapodziała, to również możecie ją wykorzystać, jednak musicie liczyć się z tym, że taki cukier nie będzie aż tak aromatyczny, jak ten ze świeżej wanilii. Najpierw lasce wanilii obcinam końce i nacinam ją wzdłuż, jak najbliżej krawędzi. Następnie ostrożnie rozchylam, najlepiej za pomocą noża, ponieważ ona w środku jest dość miękka i zawsze staram się robić to ostrożnie, aby jak najmniej tych ziarenek przyczepiło mi się do palców. I teraz nożem albo pomagając sobie łyżką wyjmuję te ziarenka wanilii, te czarne, malutkie kropeczki. I w międzyczasie do słoika wsypuję cukier i teraz dodaję do tego tą wanilię. Ta świeża wanilia, ona jest aż taka jakby tłuściutka, jest wilgotna, więc po wrzuceniu ona jest w takim jakby kawałku. Dlatego od razu łyżką albo pomagając sobie w moździerzu trzeba te fragmenty jakby rozbić, tak żeby ta wanilia była w takich małych kropeczkach. Do takiego cukru waniliowego możecie też dodać odrobinę kardamonu. Wystarczy jeden, a nawet pół owocu. Owoc kardamonu wrzucam do moździerza. Rozbijam, aby wyjąć ziarna z łupinki i następnie ziarenka rozcieram na drobny pył. I to dodaję do cukru waniliowego. Aby cukier miał jeszcze lepszy aromat, również te laski wanilii, z których wyjęłam nasionka, przecinam na mniejsze części i wrzucam do słoika z cukrem waniliowym. I tak przygotowany cukier zamykam w słoiku i zostawiam. W zasadzie ten cukier, jeżeli jest ze świeżej wanilii, możecie już używać kolejnego dnia. Taki cukier możecie dodawać do ciast, do deserów, do czego tylko Wam przyjdzie ochota. Zachęcam Was do przygotowania właśnie takiego domowego cukru z wanilią. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!